Zacznę od zagadki. Nazwa tego dania to tradycyjny włoski makaron. Odpowiedź poznacie już za chwilę. No oczywiście chodzi o lasagne. Ja ją przygotuję z małym twistem. Zamiast makaronu grillowana cukinia, a do tego mięsny sos z pomidorami. Nie zabraknie beszamelu oraz ciągnącej mozzarelli. Mam przygotowaną posiekaną cebulę, do tego czosnek i szukam oliwy. Jest, oczywiście oliwa z oliwek. Patelnia się rozgrzała, więc wrzucam cebulę. Od razu dodaję szczyptę soli. Dziwicie się, że nie dodałam jeszcze oliwy? To taki mały włoski patent. Zobaczcie, cebula będzie puszczać swoje soki i zyska taki dymny posmak. Chwilę poczekam, a dopiero później dodam oliwę. Cebula zmieniła lekko kolor, ale ten zapach, on jest najważniejszy. Teraz odrobina oliwy. Dopiero teraz wrzucam czosnek. Pamiętajcie, czosnek szybko się pali, więc nigdy w pierwszej kolejności. Baza mojego sosu prawie gotowa. Czas na mięso. Ja wybrałam dzisiaj mieloną wieprzowinę rasy puławskiej. Dla mnie jest bardzo ważne, aby produkt był wysokiej jakości, a ta pewnie dobrego pochodzi z małych rodzinnych gospodarstw. I chwilę przesmażam. O mały włos zapomniałabym o oregano. Pięknie pachnie i podbije smak mojego dania. Czas na pomidory. W tym przypadku będzie to niezawodna puszka z pomidorami. Pomidory są zebrane w największym słońcu i zamknięte oto w magiczny sposób do tej puszki. Pamiętajcie, na bieżąco doprawiajcie swoje dania. Szczypta soli, szczypta pieprzu, cukinię kroję w plasterki. Jest to chyba pół centymetra, może centymetr, no wiecie, tak, na oko. Pokrojoną cukinię lekko posolę. Cukinia puści wodę i łatwiej mi będzie ją zgrillować. Cukinia się poci. Czas rozgrzać patelnię. Najlepiej zgrillować cukinię na patelni grillowej. Zamienię palniki, bo potrzebuję duży gaz. Sos wymaga małego gazu i powolnego duszenia. Zobaczcie, jak się cukinia spociła. Teraz ręcznikiem papierowym zbieram nadmiar wody. Gotowe. Przystępuję do grillowania. Patelnia rozgrzana. Wrzucam cukinię. Teraz delikatnie pędzelkiem posmaruję każdy plasterek. Dzięki oliwie cukinia zyska piękny kolor, no i oczywiście smak. Odnośnikiem smaku jest tłuszcz. Przerzucam na drugą stronę. Czas zmontować moje jednogarnkowe danie. Przygotowałam ładne naczynie, na samym dnie układam plastry cukinii. Cukinia była wcześniej solona, więc soli wystarczy, natomiast pieprzu troszkę by się przydało. Na cukinię wykładam porcję sosu. Połowę wyłożę na pierwszą warstwę. Odkładam sos i zabieram się za mozzarellę. Możecie ją pokroić, ale równie dobrze możecie ją porwać w palcach. Połowę kulki na jedną warstwę. Teraz nakładam drugą warstwę plastrów cukinii. Świetnie. Co teraz? Operator pamięta? Po cukinii? Mozzarella. Ach, jaka mozzarella, kochani, sos pomidorowy. Dodaję drugą warstwę sosu, no i na samą górę mozzarellę. Niestety nie jest to jeszcze koniec. Trzeba przygotować absolutnie aksamitny sos beszamelowy. Do przygotowania beszamelu użyję masła, które wrzucam do rondelka. Przede wszystkim zrobię tak zwane masło palone, czyli uwaga, uwaga, nie mylcie z spalonym. Masło zmieni kolor na taki lekko bursztynowy, no i oczywiście charakter. Będzie lekko orzechowe i dopiero wtedy dodam mąkę. Masło zmieniło kolor, dosypuję mąkę. Teraz dodaję mleko. Jeśli uważacie, że zrobiły Wam się grudki, to wchodzi w ruch trzepaczka. No, trzeba go doprawić. Sól, pieprz to klasyka, ale co się dodaje do beszamelu? Tak, tak, gałka. Szczypta gałki. Trochę pieprzu i soli. Beszamel gotowy. Przyznam Wam się szczerze, że kiedyś nie przepadałam za tym sosem. No wiecie, taka zasmażka, trochę podrasowana. Ale dzisiaj kocham go. Więc część bezpośrednio wylewam na moją zapiekankę, a resztę zostawię na jutrzejszy obiad. Przygotuję rybę pod beszamelem. Zawsze tak robię,
i wtedy jest to oszczędność czasu i energii. Zgodzicie się ze mną? Tak, przygotowaną lasagne wkładam do piekarnika. 180 stopni. Termoobieg, grzałka górna i dolna. Pieczemy około 20 minut i to jest ta różnica, bo jeśli użylibyście makaronu, no niestety makaron potrzebuje więcej czasu. Ja sprzątam, szykuję talerze i nie mogę się doczekać. Ale bulgocze. Chodź tu moja mała. Wygląda obłędnie. Zapewniam Was, że smakuje jeszcze lepiej. Na koniec mały zielony akcent. No i nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć Wam arrivederci. A gdzie ja mam pomidory? A tu. Dobra. Jak było tam? A ty mnie kręcisz w ogóle?